Witam zawodników z Wrocławia, WKK Wrocław. Możesz się przedstawić się na początek? Nazywam się Szymon Dylewicz. A ja Jacek Morylson-Wojciechowski. Wojciechowski, Dylewicz, macie fajne, znane nazwiska koszykarskie. Fajnie by było, jakbyście poszli w ich ślady. Tego wam życzę. A teraz czas na podsumowanie tego turnieju. Pomimo osłabienia, też trzech zawodników było na 3-3 w Wałczu. Trener też mógł przyjechać. Pokazaliście tutaj charakter, jak to tutaj wyglądało. Które mecze wam wyszły, które nie? No, pierwszy mecz z Radomiem mogliśmy zagrać lepiej, ale wiadomo, to jest taki rozrzewkowy, żeby wejść w ten tryb 5-5. No, ze Spójnią też mogliśmy zagrać lepiej, żeby poprawić tą obronę, bo zdecydowanie w obronie gorzej nam poszło niż w ataku. Tutaj też, tutaj był już o wiele lepszy mecz, tylko pierwszą połowę też mogliśmy bardziej obronie zagrać lepiej, mocniejszy pres na piłkę, a tak to jestem zadowolony z tego meczu i tak. Wojciechowski, MVP drużyny za cały turniej. Jesteś zadowolony z siebie? Zagrałeś swoje? Albo czegoś tam w jakimś meczu zabrakło? No, trzy mecze nie poszły dobrze, a dwa jeszcze nie tak dobrze. Z Radomiem nie zagrałem dobrze i z Komorowem 2-9 nie poszło mi. No ale w tych ważniejszych meczach, można powiedzieć, tych bardziej wyrównanych, to dobrze mi poszło. Ja obserwuję cię, jesteś taki zadziorny chłopak, przeżywasz każdą akcję. No, jeżeli się uda, to tam widać, nie przeszkadza ci ta szynka, która cię chroni? Nie przeszkadza mi. Już się nauczyłem z nią grać i po prostu gram swoje. No, trzecie miejsce w Polsce, pierwsze miejsce w Junior NBA, spotkanie z Sochanem. Co zrobiło na ciebie z tych trzech rzeczy największe wrażenie? No, mi się wydaje, że spotkanie z Sochanem było takim ciekawym mega zdarzeniem, bo można było się dowiedzieć dużo wiedzy z takiej koszykówki na wyższym poziomie i jak po prostu dojść do swoich marzeń. A u ciebie co? Junior NBA medal i cała otoczka tego, spotkanie z Sochanem otoczka, albo te finały i trzecie miejsce. Co najwięcej tak no, sprawiło ci radości i będziesz to długo pamiętał. No, zdecydowanie spotkanie z Sochanem, do którego chciałbym kiedyś dołączyć w NBA i do tego dążę. Jakim jest człowiekiem Sochan? Takim, jak się prezentuje na wideo przed kamerami i tak w życiu normalnie, w cztery, co z wami był na spotkaniu, to samo? Mega pozytywny człowiek i mega miły, fajnie się z nim rozmawia i też można się dużo od niego nauczyć. A na tym spotkaniu wspominał, że kiedyś grał we WKK i był z wami na obozie? Nie wspominał o tym, ale dużo opowiadał o tym, jak to jest w NBA i bardzo fajne. Czyli raczej o przeszłości nie mówił. No, ja też miałem okazję z nim porozmawiać o przeszłości, no ale jeszcze go może spotkamy. Wczoraj czytałem wywiad pana Pieszewicza i mówił, że po tym wydarzeniu, wielkim wydarzeniu we Wrocławiu, kolejnym wydarzeniem może być mecz NBA. Myślisz, że może to w Polsce nastąpić? Bardzo możliwe. A na jakiej hali powinni grać? Proste, że na WKK. O, tam za mało ludzi wyjdzie. A ty gdzie byś ich puścił? Też na WKK, bo tam może rozłożyć trybunę i... Mecz NBA na WKK? No a to arena musi być jakaś. Gliwice, Kraków, Gdańsk, Atlas Arena Łódź. Zobaczymy. Mówił coś pan Pieszewicz o styczniu 2025, że będą próbować. Póki co dziękuję wam za turniej. Myślę, że trener Tomek Niedbalski na nieoficjalnym mistrzostwa Polski w czerwcu z wami przyjedzie. I jeszcze dwa słowa może o Danielu. Jak się wkomponował w koszykówkę? Pokaż tutaj Daniela, bo nas słucha. No, bardzo fajny zawodnik. Też dużo można z nim fajnie zagrać rozgrywek i zagrywek fajnie też można z nim rozegrać piłkę i... Będzie konkurencją dla ciebie? Myślę, że na pewno jak się ogra w naszym zespole, będzie solidnym wzmocnieniem naszego zespołu. Póki co się jeszcze uczy grać, ale robi progres. Spójnia czy Toruń? W finale. Za nami grają.
mi się wydaje, że Toruń. Też przed meczem bym stawał na Toruń, ale biorąc pod uwagę obecny wynik, stawałbym na Spójnię. Spójnia bez Owedyka też może go zabraknąć, tak jak u was zabrakło Pawlaka. No, możliwe. No, ale i tak turniej bardzo udany, mi się podobało, topowe drużyny. Tylko wiesz co, mi się troszkę nie podobało, że ten Komorów 2-9 za dużo wygrywał z wami, z tymi drużynami. Tak, aż takiej różnicy nie powinno być. Zgodzisz się ze mną? Tak. Bo fizyczność, no fizycznością, no trochę, ale za dużo. Też tak sądzę. Też tak się zgodzę. Ile trzeba czasu, żeby dogonić Rzeszyk 2-9? Myślę, że to jest kwestia 2 lat. Na juniorze albo na kadecie? Na kadecie w sumie nawet. Już na kadecie będziecie się mogli z nimi bić. To dziękuję, tyle.